Środowiska. Witamy bardzo serdecznie. Pani minister, witamy i dziękujemy za przybycie. Bardzo się cieszymy, szanowni państwo, gdzie jesteście, że jesteście. A cała Wielkopolska, rozumiem, wśród nas, to skąd przyjechaliście? Zakładam, że najwięcej Poznań, prawda? Gdzie jest Poznań? Piła! Gdzie jest Piła? Jest i Piła. Gdzie jest Kalisz? No jednak 36 jest zawsze najsilniejszy. Gdzie jest Konin? Gdzie jest Gniezno? Cieszymy się, że jesteście. Jeszcze chwileczkę musicie wytrzymać. Jeszcze za momencik. Jeszcze kilka chwil. Tak, muszę odliczać, tak. Trzeba odliczać, słuchajcie. Dajcie nam znak taki wodny, jakbyśmy mieli wejść na scenę. Ja myślę, że my się, Ola, schowamy i będziemy udawać, że oni nas nigdy nie widzieli. Żeby, wiesz, zaczęli nam bić brawo. Mateusz! Słuchajcie, Mateusz mi szepcze, że zaczynamy, tak więc poczekam, aż dojdzie. A zatem, szanowni państwo, witamy was bardzo serdecznie! Dzisiejszy dzień zostanie na długo w pamięci Wielkopolanek i Wielkopolan. Poznanianek i Poznaniaków. To właśnie dzisiaj pokażemy wam przyszłość Poznania, przyszłość Wielkopolski, przyszłość lokalnego samorządu, który jest przedsiębiorczy i skuteczny. Nasz region potrzebuje gruntownych i realnych przemian. Przemian, które zmienią życie zwykłych ludzi. I to właśnie o nich jest ta kampania. To ich problemom, ich troskom chcemy zaradzić. Szanowni państwo, bardzo się cieszymy, że jesteście tutaj wszyscy razem z nami, a szczególnie, że jest z nami pani minister Paulina Henik-Kloska, rodowita Wielkopolanka. Bardzo dziękujemy, brawo! Pani minister. Brawo, pani minister. Jest z nami również szefowa naszych wielkopolskich struktur, nasza kochana posłanka dr Ewa Szydler. Bardzo się cieszymy, że jest także z nami nasza posłanka z Kalisza, pani Barbara Oliwiecka, poseł Adam Luboński z Piły, senator Grzegorz Fedorowicz, wojewoda wielkopolska Agata Sobczyk. Witamy wszystkich kandydatów, wszystkie kandydatki z Wielkopolski, naszych przyjaciół z Polskiego Stronnictwa Ludowego. Dzisiaj Poznań jest jedną wielką rodziną trzeciej drogi. Wielkie brawa i dziękujemy! Szanowni państwo, wiecie doskonale, że Poznań i poznaniacy słyną z przedsiębiorczości, gościnności i skuteczności. A sam Poznań zresztą słynie z koziołków, z rogali marcińskich. I rozkopanego starego rynku. No tak, też. Już za chwilę przedstawimy państwu nasze kandydatki. I kandydatów. Ludzi, którzy zdecydowali się wziąć sprawę we własne ręce i zawalczyć o lepsze jutro. A dzięki temu Poznań wreszcie przestanie być średnio raz w tygodniu na Make Life Harder. 15 października 2023 roku jako trzecia z roga zrobiliśmy historyczny wynik. Pokazaliśmy, iż mimo, że czasem mamy różne zdanie na dany temat, to jednak przyświeca nam jeden kierunek. Walka o lepsze jutro i dobro dla wszystkich obywatelek i obywateli. Trzecia droga to przykład realnej zmiany. Każdego dnia pokazujemy, że my budujemy mosty, a nie mury. To my udowadniamy, że Polska jest wielka i zmieścimy się w niej wszyscy, niezależnie od wyznawanych poglądów. Jednym z takich ludzi, a nie, sami wiecie, jak trudnej i niebezpiecznej rzeczywistości przyszło nam żyć. Wojna tuż za naszą wschodnią granicą, konflikt na Bliskim Wschodzie, coraz to trudniejsze
i gorsze wyzwania klimatyczne i społeczne, zagrożenia hybrydowe. Dlatego potrzebujemy sprawnego i odpowiedzialnego samorządu. Ludzi, którzy zatroszczą się o drugiego człowieka i wezmą odpowiedzialność za nasze rodziny w czasach globalnego kryzysu. Jednym z takich ludzi jest nasz kandydat na prezydenta mojego kochanego, rodzinnego miasta Poznania, Przemysław Plewiński. Wielkie brawo, zapraszamy cię, Przemku! Przemysław Plewiński i zaczynamy tej! Przemysław Plewiński, kandydat na prezydenta miasta Poznania, kandydat trzeciej drogi, Przemysław Plewiński, nasz kandydat, przyszły gospodarz tego miejsca. Dziękuję, dziękuję. Scena jest twoja, Przemek. Ach, bardzo dziękuję za tak gorące przyjęcie. Zaraz się okaże, czy mam talent taki odpowiadający tym oklaskom. Tak, ja mam do was prośbę na początek. Tak, zaczniemy od samego końca. Zamknijcie oczy, wszyscy. Zamykamy oczy. I wyobraźcie sobie za 4 lata, że przechadzamy się Świętym Marcinem, ulicą 27 grudnia i nie widzimy żadnej tabliczki z napisem lokal na wynajem. To jest mój cel, to jest moje marzenie, abyśmy przywrócili Poznań mieszkańcom, żeby w tym Poznaniu wreszcie było gospodarnie i żeby wszystko działało sprawnie. Poznaniacy jesteśmy znani z tego, że obracamy każdą złotówkę 4 razy. I do tego trzeba wrócić. O tym marzę. To jest mój plan dla Poznania. Dobrze wiemy, że nasi dziadkowie, nasi rodzice, członkowie rodzin ciężko pracują. Ciężko pracują w Poznaniu, pracują przedsiębiorcy, pracujemy w firmach. Każdy myśli o tym, żeby jak najlepiej gospodarnie działać, funkcjonować. Tego trochę ostatnio brakowało i to musimy przywrócić. Dobrze wiemy, że Poznań ma potencjał gospodarczy, społeczny, kulturalny i sportowy. To są 4 obszary, w których jesteśmy w stanie wiele zmienić w Poznaniu. Ja nie byłbym w stanie tego zrobić samemu. Tutaj polityka samorządowa to jest sport zespołowy, o czym trzeba pamiętać. To jest sport zespołowy, gdzie niepotrzebny jest jeden, tylko cały zespół. Ja się cieszę, że mam za sobą fantastyczny zespół działaczek, społeczników, przedsiębiorców, którzy ze mną chcą iść tą drogą, żebyśmy z powrotem stworzyli, żeby Poznań z powrotem był porządny. Żeby tak ten poznański porządek, o którym tak się mówi przysłowiowo, żeby on wreszcie do nas wrócił. Dla was, dla mieszkańców, razem z tym wsparciem. Jesteśmy w stanie zrobić wiele. Chcemy, i to zrobimy, chcemy wybudować mieszkania komunalne dla mieszkańców, których brakuje. Nie zrobimy tego bez was. Wybudujemy te mieszkania. Przywrócimy tak naprawdę miasto z powrotem dla przedsiębiorców, powodując dla nich, żeby dla nich sytuacja w mieście była lepsza, żeby oni czuli się tutaj, że mogą tu działać, że chcą tu działać, a nie tylko, że są jakąś przeszkodą dla kogoś, kto ma większy plan i nie bierze pod uwagę nikogo innego. Chcemy wprowadzić darmową komunikację w centrum miasta. Bilet centrum, po to, aby aktywować to centrum, aby tak naprawdę zachować równowagę komunikacyjną w mieście, ponieważ to znowu spowoduje, że to centrum miasta nam powróci do życia. Chcemy też, żeby Poznań był bardziej zielony. Sam mam 2 synów, z którymi przechadzam się po parkach, poznańskich lasach. Chcę, żeby one były czyste, żeby one były bezpieczne dla każdego. Żeby Poznań był zielony, bo tak naprawdę ta zieleń, która będzie w Poznaniu, ona sprawi, że wszystkim nam będzie lepiej. A przecież, no nie wiem, ja nie jestem w stanie się zgodzić z tym, chociaż wielu tak mówi, że plac kolegiacki jest zielony, prawda? Nie wiem, jakie jest wasze odczucie, ja uważam, że zielony nie jest. Jesteśmy w stanie to bardzo prostymi drogami przywrócić. 4 lata temu posługiwaliśmy się hasłem to ja stoję za Hołownią. Ja się cieszę, że po tych 4 latach, najpierw działając w ruchu, teraz działając w partii, dalej stoję za Szymonem Hołownią, naszym ruchem, naszą partią, którą buduje między innymi nasza pani ministra Paulina Henning-Kloska, którą zapraszam na scenę. Wielkie brawa dla pani minister! Dziękujemy bardzo! Wielkie brawa dla pani minister! Minister klimatu i środowiska Paulina Henning-Kloska! Dziękuję ci bardzo, Przemku, za głos, ale słuchajcie, powiedziałeś kluczowe słowo, kluczowe zdanie. To my stoimy za Hołownią. I nie wiem jak wam, ale mi tu jednej osoby bardzo dzisiaj brakuje. Proponuję, żebyśmy go teraz zawołali. Szymon, przyjdziesz do nas? Czy jest nasz lider?
Szymon, marszałek Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej, Szymon Hołownia! Marszałek Sejmu 10. kadencji, lider partii Polska 2050, Szymon Hołownia jest razem z nami. Przywitajmy go wielkimi brawami. Szymon, 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 Szymon. Dziękujemy, że jesteś razem z nami. Cieszymy się, że Poznań znalazł się na kampanijnej ścieżce Marszałka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej Szymona Hołowni. Dzień dobry. Witamy serdecznie marszałka, ale zanim oddam ci głos... Wiem, mam siedzieć. Muszę jeszcze jednak się go zebrać. Ponieważ w przyszłym tygodniu mija 100 dni, jak mamy w Polsce nowy rząd. I postanowiłam trochę się przed wami rozliczyć z tego, co robimy w ministerstwie, do którego mnie wysłaliście. Bo tak naprawdę, gdyby nie rodząca się w bólach powoli, oddolnie Polska 2050, nie byłoby minister Kloski. Więc jest to dobry czas, jest to dobry moment, żeby powiedzieć trochę o tym, co w ministerstwie robimy, co rodzi się tam w bólach, w pocie czoła, pracujemy bardzo wiele. Natomiast taka myśl mi przyszła dzisiaj na otwarcie, że ostatnio jest dużo dyskusji, że to środowisko to w zasadzie cała ta dyskusja niepotrzebna, Zielony Ład niepotrzebny. Ja mam taką myśl na początek naszego spotkania. Przemek zachęcał nas do zamknięcia oczu. A jeżeli ktoś na tej sali myśli, że środowisko jest nam niepotrzebne, to proponuję, że są rzeczy ważniejsze, żeby zamknął oczy, przestał oddychać i zaczął liczyć pieniądze. Jest ktoś chętny? Dokładnie tak jest, moi drodzy. Jeżeli nie będziemy mieli planety, która będzie nadawać się do życia, to niestety nie będziemy mogli na niej robić nic innego. I z taką myślą każdego dnia w ministerstwie, do którego nas wysłaliście, pracujemy, by z jednej strony nadrabiać zaległości, by z jednej strony wychodzić z 25 naruszeń unijnych, które tam zastaliśmy, z niezgodności prawnych, zaległości nieefektywnych programów Narodowego Funduszu Zdrowia i tak dalej. Ale po kolei. Najpierw lasy. Jak dobrze wiecie, wprowadziłam swoją decyzją, dla niektórych dość kontrowersyjną, zwiększenie obszarów chronionych, ważnych społecznie i przyrodniczo. Ale za tym oczywiście muszą pójść dalsze kroki, bo tak jak umawialiśmy się w trakcie poprzedniej kampanii, podjęliśmy decyzję o tym, że chcemy wprowadzać nową filozofię do lasów, ale dbając oczywiście też o nasz przemysł, więc za wstrzymywaniem wycinki oczywiście, tak jak zakładaliśmy, musi pójść też ograniczenie eksportu polskiego drewna nieprzetworzonego poza granice kraju. I dokładnie wczoraj w ministerstwie zaprezentowaliśmy z ministrem Dorożałą takie rekomendacje, które mają wzmocnić nasz polski przemysł drewny, naszą branżę meblarską, bo jeżeli już mamy w Polsce ścinać drzewa, bo przecież przemysł też musi funkcjonować, to ważna gałąź naszej gospodarki, to niech one będą przetwarzane w kraju, niech zarabiają na tym przetworzeniu Polacy, niech będzie to dla naszej gospodarki. I tego typu rekomendacje wczoraj wydaliśmy, więc idziemy krok dalej. W tej reformie jest to element niezbędny, podobnie jak wzmocnienie nadzoru społecznego nad lasami. To jest kolejny punkt. Również mamy przygotowane reformę pod tym kątem, mamy rekomendacje. To będzie następny element, z którym niebawem was zapoznamy. Bo tak, mieszkańcy Poznania mają prawo decydować o tym, gdzie chcą mieć zielone parki, gdzie chcą mieć zielone lasy. I jeżeli są jakieś lasy ważne społecznie, w których chcecie wypoczywać, macie prawo również mieć wpływ na to, jak tam gospodarka leśna jest prowadzona. I dokładnie w tym celu będziemy również zmieniać ustawę. Oczywiście poza lasami, poza środowiskiem, nasz resort to także klimat i energia. Jedną z pierwszych rzeczy, do jakiej siedliśmy, to zaległe dokumenty strategiczne w ramach tych 25
pięciu naruszeń, no bo w gruncie rzeczy, żeby budować dom, to trzeba mieć jakiś plan budowy i dokładnie, jeżeli mamy zmieniać nasz system energetyczny i dochodzić do celów klimatycznych, to nie możemy dalej jechać z zamkniętymi oczami, tylko potrzebujemy paru drogowskazów. Udało nam się wysłać do Brukseli krajowy plan na rzecz klimatu i energii, a nasi poprzednicy mieli go wysłać w połowie ubiegłego roku. Nam się udało w pierwszym kwartale naszej pracy. Tu z kolei duża rola i praca minister Urszuli Zielińskiej z Departamentu Strategii i Analiz, ale jest, został złożony. Nie jesteśmy już na czerwono w kolejnym punkcie w Brukseli. Natomiast co w tym planie jest? Mogłabym o nim mówić bardzo długo, bo to 300 stron, ale zaoszczędzę wam tego. Powiem tylko dwie liczby, które przykuwają moją uwagę. A bardzo często mówi się o tym, że sektor odnawialnych źródeł energii nie tworzy nowych miejsc pracy. Kłamstwo. Moi drodzy, w 2022 w sektorze odnawialnych źródeł energii mieliśmy w Polsce ponad 200 tysięcy nowych miejsc pracy. Dla porównania w sektorze górnictwa dzisiaj pracuje około 70 tysięcy. Ten plan to kolejna szansa na szybszy rozwój Polski, który oczywiście ma nas doprowadzić do czystego powietrza, tańszej i czystszej energii, a tam już mamy na ten moment zaplanowanych 300 miliardów złotych inwestycji w nowe czyste źródła energii. Tak będziemy działać. Naszym DNA był też dialog społeczny i dlatego też w tym tygodniu rozpoczęliśmy cykl spotkań w sieci Partnerstwo Rozwój Zrównoważony przez Środowisko, przez cele środowiskowe. To będzie cykl spotkań, do których też zachęcam, żebyście się włączyli. Jako przyszli samorządowcy, działacze ruchów społecznych, jako po prostu aktywiści dbający o zielone. Chcemy nie tylko dzielić się tym, co w ministerstwie robimy, na co dzień to konsultować, ale też zbierać dobre praktyki z całej Polski. Wiem, że wielu z was działa bardzo aktywnie i to jest właśnie miejsce, gdzie głos organizacji pozarządowych, gdzie głos samorządowców, przedstawicieli instytucji państwowych ważnych z punktu widzenia klimatu i środowiska może się spotkać i może się wymienić swoimi doświadczeniami i dokładnie pracować nad tą architekturą, którą budujemy dla lepszego i czystszego powietrza. Co dalej? Oczywiście mamy coś takiego jak Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska, w którym zastaliśmy bardzo wiele nieefektywnych programów albo programów bez pieniędzy, no bo przecież środki europejskie były wstrzymane. Dziękuję tu pani minister nieobecnej Pełczyńskiej Nałącz. Jej codzienna praca zespołu doprowadziła do tego, że pieniądze płyną już, a w naszym ministerstwie również praktycznie nie ma dnia, żebyśmy nie byli na łączu z Brukselą i nie tłumaczyli się z tych zaległości i nie planowali, jak z tego wyjść, ale udało się, pieniądze będą od kwietnia, myślę, zaczną płynąć stąd nowe programy unijne albo odblokowane te, które nie działały, ale musimy też poprawić jakość, bo nie będziemy tolerować tego, by Polskę zalewały nieefektywne pompy ciepła, aby montowano pompy ciepła w domach bez izolacji termicznej albo z izolacją płytką i narażać w ten sposób obywateli na wyższe rachunki. Niestety to również działo się w naszym kraju. Tak patrzę jeszcze na ściągę, czy o czymś ważnym zapomniałam, bo mogłabym mówić naprawdę o tych działaniach bardzo długo, ale powiem wam coś innego. Tego wszystkiego nie zrobimy sami z Warszawy, ani marszałek Hołownia ze swojego gabinetu, choć ma dużo władzy, ale nie zrobimy tego również 33-osobowym klubem parlamentarnym, który prężnie działa, który dziewczyny reprezentują, nawet przy pomocy senatorów naszych wspaniałych, cudownych, przy pomocy naszych wszystkich ministerstw, pań ministerek i panów ministrów. Nie zrobimy tego bez pomocy w regionach. Dlatego słuchajcie, nigdy nie jechaliśmy na gapę, nigdy nie było u nas pasażerów, którzy chcieli się po prostu przejechać. Zawsze wszyscy ciężko pracowaliśmy i teraz czas pomóc tym naszym wspaniałym, cudownym kandydatom, bo bez nich nie pojedziemy dalej w regionach.
I chciałam wam tylko zaprezentować chociażby sejmiki. Poznań, Agnieszka Lewandowska. Jest z nami, jest z nami. Stawiamy na nową energię w sejmiku. Bardzo was potrzebujemy w rządzie, żeby mieć partnerów w regionach. Piła, Tomasz Wojtyuk. Jest z nami, jest. Jest Tomek. Gniezno, Agnieszka Wiśniewska. No co prawda to obwarzanek Poznania też, bo to wspólny nasz okręg. Mamy jeszcze Jarka Dziela, nie wiem czy jest z nami. Chyba nie ma. Kalisz, Magdalena Spychalska. Jest Magda. Leszno, Wojciech Firlej. Jest Wojtek. Konin, Małgorzata Koziarska-Sip, chyba też nieobecna Małgosia, ale ciężko pracuje, słyszę, że kampania w pocie czoła wre. Więc moi drodzy, do roboty, wspieramy naszych cudownych, wspaniałych kandydatów, również do miast kandydatów na prezydenta. Poza Przemkiem mamy Piłę, mamy Ostrów Wielkopolski, mamy Leszno, mamy Kalisz, a ciężko pracujemy, bo bez regionów nie damy rady. Więc wspierajcie ich, pomagajcie im roznosić ulotki. Naprawdę, słuchajcie, potrzebujemy, żeby ta maszyna przez najbliższe tygodnie, która tak cudownie wspierała nas, parlamentarzystów, a w końcówce ubiegłego roku pojechała dalej i dzisiaj wsparła ich. Tyle z mojej strony. I słuchajcie, liczę na dobre wyniki. Będziemy rozliczać. Dziękujemy bardzo, pani minister. A teraz już oddaję głos naszemu wspaniałemu, cudownemu marszałkowi Szymonowi Hołowi. Trzecia droga! Marszałek Sejmu, Szymon Hołownia! Trzecia droga! Trzecia droga! Trzecia droga! Trzecia droga! Trzecia droga! Trzecia droga! Mówić po Paulinie to wyzwanie z gatunku tych, które brali na swoje barki kamikadze, ale mimo to do odważnych świat należy, więc spróbuję. Moi drodzy, przede wszystkim chciałem pogratulować wam wszystkim odwagi. Mówię tutaj do kandydatów, i tych do sejmiku, i tych do rad, i tych, którzy mam nadzieję, tak jak Eskan, Przemek i inni, staną się prezydentami, mam nadzieję, miast wielkopolskich. Bo to, co teraz robicie, wymaga olbrzymiej odwagi. Bo to oznacza, że wychodzicie ze swojej strefy komfortu, wychodzicie z bezpiecznej anonimowości, wychodzicie z takiego świata, w którym mogliśmy się, możemy obracać w zasadzie w gronie ludzi, którzy myślą podobnie jak my, mają podobne poglądy na lokalne i centralne sprawy, a tutaj nagle trzeba zaprezentować się również tym, którzy uważają się za naszych przeciwników, którzy nas nie znają, którzy są zdania, że inaczej trzeba robić rzeczy, albo po prostu są generalnie zdania o tym, że każdego, kto trochę próbuje się wychylić, należy ustrzelić. To nie jest łatwe zadanie. Natomiast nie ma w wyborach samorządowych, chyba nie ma piękniejszych wyborów niż samorządowe i może w pewnym sensie prezydenckie, choć to jest inna skala, bo tutaj jak w żadnych innych wyborach nie chodzi o partię, a chodzi o człowieka. Chodzi o to, czy będziecie mieli taką siłę, żeby uścisnąć tysiące rąk, żeby popatrzeć w tysiące oczu, żeby przekonać człowieka, że to ty jesteś tym człowiekiem z sąsiedztwa, który jest w stanie naprawdę rozwiązać realny problem, a nie kolejnym, który zaangażuje się w wielką stołeczną polityczną bitwę i jakiejś partii da przewagę albo jej nie da. Partie w wyborach samorządowych powinny zejść na dalszy plan. Na pierwszy plan powinny wyjść nasze osiedla, wspólnoty mieszkaniowe, nasze miasta, nasze sołectwa. To jest to miejsce, w którym żyjemy. To jest nasz ekosystem, w którym wzrastamy. Wy w wyborach prezydenckich, przepraszam, samorządowych możecie zrobić to, czego ja nie byłem w stanie w prezydenckich, a bardzo chciałem. Czyli poznać, naprawdę poznać wszystkich waszych wyborców. Uścisnąć dłonie wszystkim tym, którzy na was zagłosują. Czasu jeszcze troszkę jest. Bez tego nic nie będzie. Naprawdę uwierzcie, że w tych wyborach samorządowych to nie wielkość billboardów się będzie liczyć. Że w tych wyborach samorządowych to nie ilość spotów wyemitowanych będzie się liczyć. Że nie jakieś triki, które się zastosuje, będą się liczyć. Jeżeli ktoś z was, a głęboko wierzę, że tak właśnie myślicie, będzie miał odwagę, żeby iść dzień w dzień, od drzwi do drzwi, od ulicy do ulicy, od domu do domu, rozdawać ulotki, rozmawiać, pokornie znosić sprzeciw, pokornie znosić krytykę, pokornie znosić odmowę, ale się nie zrażać i iść dalej, to możecie być pewni, że osiągniecie sukces. Że uwierzą ludzie w to, że to wy jesteście tymi liderami, którzy mają ich reprezentować.
Bo po co myśmy w ogóle poszli do polityki? Po co poszliśmy do polityki samorządowej? Po co poszliśmy do polityki tej centralnej? Pytam, czy mówię również o pośle Lubońskim, który tu siedzi i w gronie żeńskim naszego koła poselskiego nie został wymieniony, a należy to uczynić. Mówię oczywiście o naszym ulubionym wielkopolskim senatorze Grzegorzu Fedorowiczu, o Baśce Oliwieckiej, naszej wspaniałej posłance Ewie Szedler. To są filary naszego koła poselskiego, które jest butikowe. Ono nie jest wielkoskalową, wielkopowierzchniową produkcją polityczną. My jesteśmy butikiem politycznym. My doskonale znamy naszych klientów, jesteśmy w stanie szyć rzeczy na miarę, wiemy, co chcemy zrobić i dobrze nam się ze sobą pracuje. W takiej właśnie formule. Natomiast po co my idziemy do tej polityki? Dlaczego decydujemy się przekraczać tę strefę komfortu? Bo co, bo chcemy pieniędzy? Wydaje się, że te można znaleźć łatwiej gdzie indziej. Bo chcemy władzy? Jeżeli kogoś kręci władza, to się prędzej czy później znajdzie taki, którego władza będzie kręciła jeszcze bardziej i pokaże mu, gdzie jest jego miejsce. Dlaczego więc idziemy? Dlatego, że zdecydowaliśmy się oddać jakąś część naszego życia po to, żeby służyć ludziom, żeby pomóc ludziom, żeby coś zorganizować, żeby zrobić coś, czego nie było i sprawić, że to życie będzie nasze wspólne odrobinę lepsze. Zobaczcie, to jest aż tak proste. A jak strasznie skomplikowane w tym świecie, który dzisiaj leje się do nas z telewizorów i pokazuje nam taką twarz polityki, która czasami jest show, czasami jest walką bokserską, czasami jest galą MMA, czasami jest nie wiadomo czym. Tutaj w Poznaniu, bo to jest legendarne miasto, któremu zawsze jak się przyjeżdża, to się przypomina o tym, że to jest miasto ludzi przedsiębiorczych, że to jest miasto ludzi, którzy, powiedziałbym, jak to ktoś tutaj już powiedział, cztery razy obracają, chyba Przemek, cztery razy obracają każdą złotówkę. Ja znałem takich, co i sześć obracali, i osiem. I że tak powiem, spełniała się też ta czasami zasada mojego jednego z dyrektorów jednej z firm medialnych, w których pracowałem, że pieniądze biorą się z ich niewydawania. Tak sobie myślę, że kiedy przyjeżdżam do miasta, które trochę znam, bo przez chwilę miałem z nim jakieś relacje, przez chwilę tu pomieszkiwałem. Nie chcę powiedzieć odmienność Poznania, ale ta taka specyfika Poznania i całej Wielkopolski jednak nie jest do pominięcia. Jako człowiek, który robił całe życie w języku, pisałem, mówiłem, zawsze byłem wyczulony na wasze różne gwarowe elementy, których nie ma nigdzie indziej w Polsce. Już nie mówię o tej, nie mówię o jakichś tam różnicach między sklepem a składem i różnych innych historiach. Natomiast zawsze najbardziej takie, już powiem jako anegdotę, może na początek, zawsze, a już niektórzy to znają, było dla mnie takie niesamowicie inspirujące i wybijające z nudy słowo nadusić. Ponieważ pamiętam, jak kiedyś tutaj leżałem w szpitalu, nawet w Poznaniu, jechaliśmy z kolegą windą w tym szpitalu i on mówi, to naduś parter. Na co ja mówię, ale co ty mówisz, jakie naduś? A on mówi, ale jak się mówi, no nie mówi się naduś? Ja mówię, no nie, no, normalnie się mówi wciśnij, no. Ale no nie, no naduś, no nie, no wciśnij. No i zaczęliśmy się kłócić, czy naduś, czy wciśnij. I później zaczęliśmy badać różnicę pomiędzy naduś i wciśnij. I doszliśmy do konsensusu, zanim dojechaliśmy do parteru. Bo uznaliśmy, że widocznie wcisnąć to jest nadusić tak, żeby nie odskoczyło. I udało się to. I teraz, kiedy sobie myślę, wyjaśniliśmy to sobie, kiedy myślę, co należy zrobić dzisiaj w Polsce, to należy wcisnąć, uprzednio nadusiwszy. Myśmy już nadusili, ale jeszcze nie wcisnęliśmy. Już ten proces zmiany, który my w ramach koalicji 15 października zaczęliśmy realizować, on już ruszył, już jest naduszony. Już guzik, że tak powiem, się świeci, ale jeszcze nie został wciśnięty. Kiedy zostanie wciśnięty, a więc będzie wciśnięty tak, żeby nie odskoczyło? W tym czasie, jaki dali nam wyborcy, a dali nam 4 lata. Ja wiem, że my wszyscy jesteśmy szalenie niecierpliwi i chcielibyśmy, żeby to wszystko, o czym marzyliśmy po tych 8 latach PiS-u, stało się już, natychmiast, w tej chwili. Ale słuchajcie, oni psuli Polskę 8 lat. My ją naprawiamy od 3 miesięcy. Ja jestem marszałkiem Sejmu od 4 miesięcy, nie od 4 lat. A zaliczyłem już upadek 2 rządów, powołanie jednego, szturm na Sejm, uchwalanie budżetu w bardzo trudnej atmosferze, 3 komisje śledcze i mnóstwo innych cudów, o których jak opowiadam poprzednim marszałkom, to mówią, że stary, no wydarzyło ci się tyle, ile nam przez całą kadencję, tak? Bo to są takie czasy. Rząd działa od 3 miesięcy, nie od 3 lat. I dobrze, że stawiamy go czasami pod ścianą i ciśniemy, że chcemy więcej, chcemy szybciej.
bo jesteśmy zniecierpliwieni, bo wiemy, jak czas jest cenny, czas to pieniądz, chcemy, czas to nasze życie, chcemy, żeby było już. Słuchajcie, tak jak powiedziała Paulina, w przyszły czwartek jest 100 dni tego rządu. 100 dni rządu koalicji 15 października, 100 dni rządu Donalda Tuska. Zobaczcie, myśmy weszli do tego rządu i do tej koalicji nie po to, żeby gdzieś sobie być. Bo wydaje się, że mieliśmy też różne inne opcje, mogliśmy sobie być tu, mogliśmy być sobie tam, mogliśmy wspierać rząd, a jednak, ale nie być w nim, co dawałoby jeszcze inną pozycję polityczną. Zdecydowaliśmy się w niego wejść i zaangażować w całości, wziąć odpowiedzialność, bo wierzymy, że możemy się temu dobrze przysłużyć z naszymi postulatami, z naszymi 12 postulatami, gwarancjami trzeciej drogi, których zrealizowanie jest dla nas fundamentalnie ważne. I zobaczcie, złożyliśmy wam 12 gwarancji. Pewnie premier będzie o tym mówił dużo też ze swojego punktu widzenia. Ja chcę powiedzieć, dzisiaj jesteśmy na spotkaniu trzeciej drogi Polski 2050. Powiem o tym, co nam się już udało zrobić z rzeczy, które wam obiecaliśmy. Dlaczego? Dlatego, że to jest punkt drugi, który musimy sobie uświadomić. Po pierwszym, że idziemy służyć ludziom, kiedy idziemy do polityki. Punkt drugi, polityka musi być sprawcza. My musimy iść tam, żeby robić rzeczy, a nie żeby kimś być. Jak chcesz kimś być, powalcz o Nagrodę Nobla, jak chcesz kimś być, osiągnij, nie wiem, sukces w innej dziedzinie, ale do polityki idziesz po to, żeby robić rzeczy, żeby nie być radnym, tylko żeby zrobić robotę radnego, nie być prezydentem, tylko wykonać to wszystko, co prezydent ma do zrobienia. To nie jest o byciu. Polityka choruje na taką właśnie, powiedziałbym to, ontologiczną skrzywkę, że my mówimy, ktoś jest kimś. Nie, on wykonuje pracę, on wykonuje zadania tego czy innego, tej czy innej funkcji, które przypadają. Tak? To rozumiecie, o co chodzi? I my dzisiaj tu w Poznaniu, w mieście, które ceni sprawczość, możemy powiedzieć, że naprawdę nam tej sprawczości nie brakuje. Naprawdę nam trzeciej drodze w ramach tego rządu koalicji 15 października nie można odmówić sprawczości. Zobaczcie, przejdę przez kilka tych gwarancji, żebyście mieli dowód, żebyście w rozmowach, które będziecie toczyć, wspominali o tym ludziom i pokazywali, zobaczcie, zrobiliśmy to. Pierwsza rzecz, mówiliśmy, że trzeba dofinansować nauczycieli, że to nie może tak wyglądać, jak dzisiaj wygląda. Pierwsze podwyżki znaczące już koalicja, już rząd wypracował, zostały wypłacone. A więc mamy. Oczywiście trzeba więcej. Oczywiście trzeba jeszcze mądrzej. Oczywiście trzeba głębiej. Ale coś już jest zrobione i idziemy następne kroki robić w tym kierunku. Druga rzecz. Te obiecane, wielokrotnie premier o tym mówił, myśmy to mocno wspierali i nadal będziemy wspierać w podwyżki dla całej sfery budżetowej. Powiedzieliśmy, że trzeba doinwestować w sferę budżetową, że trzeba sprawić, żeby na nowo jakby urosła duma bycia pracownikiem służby cywilnej. Bo tylko tak od tej strony można zacząć odbudowywać ducha służby cywilnej, jeżeli przywróci się również godność materialną, czy zacznie przywracać się godność materialną pracownikom służby cywilnej. To kolejny punkt, który jest właśnie realizowany. Popatrzcie, obiecaliśmy w naszych 12 gwarancjach i w umowie koalicyjnej, że wprowadzimy finansowanie procedury in vitro przez państwo. Wprowadziliśmy to. Uchwaliliśmy stosowną ustawę. To kolejna gwarancja, którą składaliśmy, żeby ludzie, którzy nie mogą cieszyć się potomstwem, dostali tę szansę, często bardzo wiążącą się z dużymi wyrzeczeniami, kosztami, żeby państwo ich w tym wsparło. Zrobiliśmy to. Popatrzcie na kolejne rzeczy, które się dzieją. Obiecaliśmy zwiększenie troski o polską przyrodę, wyłączenie w gwarancjach zarówno trzeciej drogi, jak i koalicji 15 października najcenniejszych przyrodniczo obszarów z wycinki. Tak się stało. Dzięki pracy minister Henik-Kloski, dzięki pracy Mikołaja Dorożały. Tak, było wyboiście na początku, to prawda. Ale dzisiaj już można powiedzieć, że rozmowy z całą branżą drzewną przebiegają naprawdę dobrze, że oni tak samo jak my rozumieją doskonale, jak ważne jest przywrócenie certyfikacji drewna, polskiego drewna, tych standardów FSC. Jak ważne jest to, o czym Paulina mówiła wczoraj, a więc ten program zacznie być realizowany już w ostatniej tercji tego roku, jak tam oni liczą, w ostatnich miesiącach tego roku, a w pełni w 25, bo wcześniej przetargi zostały już rozstrzygnięte na to, żeby polskie drzewo nie wyjeżdżało do Chin, polskie drewno nie wyjeżdżało do Chin. Że jeżeli mamy to drewno pozyskiwać, a będziemy je pozyskiwać, to ono musi dawać pracę w Polsce. To ono musi służyć naszej gospodarce. I to już też zostało zrobione. To jest kolejny krok, w którym idziemy. Zobaczcie, obiecaliśmy fundusze z Krajowego Planu Odbudowy. Nasza minister Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz
i wielu innych, którzy się przy tym naprawdę mocno napracowali. Oczywiście to jest też robota całego rządu, premiera, innych, ale dowieźliśmy to. Dowieźliśmy to i środki z KPO popłyną do Polski. W ramach tych środków. Kolejna nasza obietnica. 100 tysięcy nowych miejsc w żłobkach. Te miejsca właśnie powstają. Te pieniądze właśnie są wypłacane. Właśnie z tych środków, które uzyskiwaliśmy z Krajowego Planu Odbudowy. W tym Krajowym Planie Odbudowy kolejny postulat trzeciej drogi. Bezpieczeństwo żywnościowe. Rolnictwo, które jest tak wsparte, żeby mogło produkować nam bezpieczną żywność, żebyśmy mogli... Żywność jest jak energia. To jest filar naszego bezpieczeństwa. My musimy mieć kontrolę nad procesem produkcji. Musimy wiedzieć, że będziemy mieli czym wykarmić ludzi. 2,5 miliarda już z tych środków KPO wydatkowane na rolnictwo precyzyjne, na silosy, na przetwórstwo, na retencję. A przecież w sumie w KPO na to jest miliardów 15. I my możemy dzisiaj tymi pieniędzmi realnie ten sektor wesprzeć. Wiecie, tych punktów oczywiście jest mnóstwo, my moglibyśmy jeszcze wyliczać i wyliczać te wszystkie procesy, które zostały już zainicjowane, ale chcę wam powiedzieć, że my po prostu dowozimy to, do czego się zobowiązaliśmy. Chcę wam to jeszcze raz pokazać, chcę zachęcić was do jeszcze cięższej pracy, ale też dać wam poczucie dumy z tego, że my naprawdę realizujemy obietnice, że jak się na coś umówiliśmy, to to robimy. Popatrzcie, kolejna rzecz. Nasza walka o zmianę rozliczania składki zdrowotnej, sposobu rozliczania składki zdrowotnej. Próbują różni ludzie zrobić z tego jakąś wielką wojnę pomiędzy nami a koalicjantami. Faktycznie są między nami różnice. Między nami a lewicą pewnie największe w tym względzie. Ale myśmy się zobowiązali w naszych gwarancjach trzeciej drogi, że będziemy o zmianę sposobu rozliczania tej składki walczyć. I że to będzie rzecz, która jest dla nas jedną z najbardziej fundamentalnych. Dlaczego? Dlatego, że te przepisy, które wprowadzono Polskim Ładem, one realnie zabijają polskie małe firmy. One realnie pozbawiają ludzi pracy. One realnie wpędzają ludzi w biedę. I dobrze, słyszymy w przyszłym tygodniu, minister Leszczyna ma zaproponować z ministrem finansów nowe rozwiązania. Na pewno będziemy o nich dyskutować. Bo uważamy, że jeżeli miałoby to się ograniczyć tylko i wyłącznie do niepłacenia składki od środków trwałych, jeżeli miałoby się ograniczyć tylko do najmniej zarabiających, to uważam, że powinniśmy powalczyć jednak o bardziej ambitne rozwiązania w tym zakresie. Tutaj jednak musimy pamiętać i musicie pamiętać, że jesteśmy częścią koalicji, w której partnerzy muszą ze sobą rozmawiać o ważnych rzeczach. Przecież myśmy ślubu ze sobą nie brali. Myśmy się umówili na wspólną robotę. Myśmy się umówili, a koalicja jest naprawdę jedna z najciekawszych, najfajniejszych, ale też i najtrudniejszych, jakie miały miejsce w polskiej historii, bo przychodzimy i z prawa, i z lewa, i ze środka. Mamy różne pomysły, różne programy. Nie ma innej drogi niż rozmowa. Nie ma innej drogi niż rozmowa o rzeczach, które są dla nas ważne. Czasem trudna, czasem bywa emocjonalna. Ale nie ma alternatywy dla tej koalicji teraz. Nie ma alternatywy w Polsce dla koalicji 15 października. Proszę was, jak proszono was o to, żebyście zamknęli oczy. Zamknijcie oczy i wyobraźcie sobie, że dalej rządzi PiS. Zamknijcie oczy i wyobraźcie sobie, że nie ma naszej koalicji. Zamknijcie oczy i wyobraźcie sobie, że oni nadal robią to, co robili, a o czym teraz dowiadujemy się dzięki komisjom śledczym, dzięki prokuratorom, dzięki temu, że wreszcie mamy znowu ludzi, którzy mają demokrację w sercu o władzę. Wyobraźcie sobie, jeżeli my to wiemy dzisiaj o tym, co robił Obajtek, jeżeli my to dzisiaj wiemy o tym, na co wydawane były publiczne pieniądze, to jak, do jakiego stopnia puściłyby im hamulce, kiedy mieliby perspektywę kolejnej kadencji? My zrobiliśmy już, oczywiście z nadania ludzi, dzięki temu, że zaufali, fundamentalnie ważną rzecz. Zatrzymaliśmy Polskę w bardzo już krytycznym momencie drogi ku przepaści. I teraz czas jest na to, żebyśmy odpowiedzialnie, spokojnie, różniąc się, ale budowali krok po kroku, tydzień po tygodniu, przyszłość. Słuchajcie, wspomniałem o tym, jak ważne jest to, żebyśmy się zgadzali w kwestiach, znaczy żebyśmy mieli spór, w pewnych rzeczach się zgadzali, ale też nie eskalowali go nigdy nad miarę. My nie mamy, ja nie mam kłopotu z tym, żeby na przykład jasno i wyraźnie cieszyć się z tego, co moim koalicjantom się udaje. Ja na przykład uważam, że to, co wczoraj zrobił premier Donald Tusk w Berlinie w czasie spotkania Trójkąta Weimarskiego, całe to działanie na rzecz
odbudowy Trójkąta Weimarskiego, to jest absolutnie klasa. To jest absolutny majstersztyk i to powinno być robione i kontynuowane i tylko człowiek z takim formatem europejskim, jaki Tusk ma, ze względu na swoje doświadczenie polityczne, jest w stanie doprowadzić do tego, my możemy oczywiście robić swoje na swoich polach, ale ktoś taki naprawdę dzisiaj pracuje na rzecz odbudowy pozycji Polski, na której nam tak bardzo zależało w Unii Europejskiej. I tutaj nie ma, słuchajcie, nie ma przyjemniejszej rzeczy niż chwalić kolegów, przyjaciół, znajomych, kiedy im się coś udaje. Natomiast zawsze będziemy też uczciwi, kiedy będziemy mówili, że z czymś się nie zgadzamy, że mamy inne zdanie. Nie, że chcemy kogoś zaatakować. Zobaczcie, my obiecaliśmy w naszych 12 gwarancjach trzeciej drogi, jak chcemy rozwiązać problem z nieludzkim prawem aborcyjnym, które dzisiaj w Polsce obowiązuje. Przecież my realizujemy dokładnie to, na co umówiliśmy się z naszymi wyborcami i wyborczyniami. Dokładnie punkt po punkcie. Ustawa i wołanie o referendum. Dlaczego o referendum? Z dwóch powodów. Bo dlaczego to jest tak, że ludzie mamy ich uznawać za na tyle mądrych, żeby wybrali Paulinę, mnie, Adama, posła Suskiego, posła Macierewicza na posłów, ale już są za głupi, żeby zdecydować o jakiejś konkretnej rzeczy. Czyli są dostatecznie mądrzy, żeby nam zapewnić poselskie mandaty, ale już za głupi, żeby odpowiedzieć na pytanie, czy wolno przerywać ciążę i kiedy wolno przerywać ciążę. Tak mamy dzisiaj traktować ludzi? Dlaczego Macierewicz, Hołownia, Luboński mają prawo decydować o tym, jak w Polsce to prawo będzie wyglądało, a większość zdecydowana siedzących tutaj na tej sali tego prawa ma nie mieć, bo już przecież wybrała posłów. Jesteśmy krytykowani za ideę referendum, pod którą Lewica zbierała podpisy w 2016 roku. Przecież mamy wyraźnie wpisy i przewodniczącego Czarzastego i innych, którzy cieszą się z kolejnych zebranych podpisów pod referendum. Zrobiliśmy kwerendę w stenogramach sejmowych. Mam szeroki taką teczkę wypowiedzi posłanek i posłów Lewicy, którzy wołali o referendum dotyczące aborcji w 96, w 97, później w 2016. Co się zmieniło? Co się zmieniło? Dzisiaj, jeżeli mamy mieć zmienione prawo, nieludzkie prawo, które dzisiaj chce zmuszać kobiety do heroizmu, musimy zrobić referendum. Bo Andrzej Duda powiedział już, zawetuje pigułkę dzień po. Zawetuje każdą najdrobniejszą, nawet naszą ustawę też, liberalizującą podejście do aborcji. I co, będziemy czekać kolejne półtora roku? Prezydent nie może zawetować, wbrew temu, co mówią niektórzy prawnicy. Mamy w tej sprawie analizy naszego biura prawnego. Nie może zawetować ustaw, które są efektem referendum. My realizujemy to, na co się umówiliśmy. Nie można nas oskarżyć o to, że zmieniamy zdanie. Mnie czasami atakują za to, że zdecydowałem się, aby ta debata odbyła się 11 kwietnia. Zobaczycie 11 kwietnia. Zobaczycie, czy warto było poczekać na to, żeby było choć może trochę mniej emocji, a trochę więcej rozmowy o tym, o czym rzeczywiście te ustawy są. To jest 20 kilka dni. A ja uważam, że to jest tak ważna sprawa, że tu nie wolno popełnić błędu. Że tu trzeba naprawdę bardzo zastanowić się nad każdym oddanym głosem i każdym wypowiedzianym słowem. Bo nie o nas, polityków, tu chodzi. Tu chodzi o te kobiety, które dzisiaj znajdują się w dramatycznej sytuacji, a państwo staje przeciwko nim, a nie za nimi. W tej koalicji będziemy mieli zgodność i różnice. W tej koalicji nigdy nie możemy zapomnieć o tym, że musimy być dla siebie serdeczni, choć wymagający. Nie możemy nigdy zapomnieć o tym, że powinniśmy w tej koalicji zrozumieć, że przychodzimy z różnych stron i wyborcy głosowali na nas z różnych powodów. I to jest właśnie najpiękniejsze w tej koalicji. I to jest najpiękniejsze, że jest w niej trzecia droga. Wiecie, dlaczego należy głosować na trzecią drogę, jeżeli zapytają was o to wasi wyborcy? Jeżeli mnie by zapytali, dzisiaj odpowiedziałbym z dwóch powodów. Po pierwsze, dlatego, że dowozimy obietnice, o czym przed chwilą wam powiedziałem. W tak krótkim czasie, 3 miesięcy, 100 dni, ile już zostało zrobione, to ile będzie zrobione przez następne 100 dni i następne 200. Popatrzcie na punkt drugi. Trzecią drogę należy wybierać dlatego, a cieszyć się z tego, że ona jest, że wreszcie mamy wybór. Że trzecia droga jest gwarantem realnego wyboru. Trzecia droga jest realnym gwarantem tego, że wreszcie w Polsce nie jesteś uwięziony pomiędzy głosowaniem na jednego albo na drugiego. Masz wybór, wybierz kogo chcesz, ale nasze istnienie, samo nasze istnienie sprawia, że stajemy się politycznie bardziej wolni, że demokracja jest pełniejsza, bo masz realny wybór. I ten wybór może być taki, jak chcesz,
a nie taki, jakiego ja dokonywałem przez 20 lat mojego świadomego życia, kiedy nie byłem w polityce, gdzie za każdym razem, w każdym głosowaniu, może poza jednym, a brałem udział we wszystkich, głosowałem na mniejsze zło. Pamiętajcie o tym, po co powstaliśmy. 15 października nie byłoby zwycięstwa, gdyby nie trzecia droga. Gdyby nie ten moment, w którym uwierzyliśmy, że można więcej, że można chcieć bardziej i więcej od tej polskiej polityki, która przez 20 lat wyglądała tak samo. Dzisiaj jesteśmy tymi, bardzo głęboko w to wierzę, którzy znowu odegrają decydującą rolę w tych wyborach. Rozegraliśmy pierwszą połowę skutecznie tego meczu 15 października, a przed nami 7 kwietnia druga połowa. Przed niektórymi, wierzę głęboko, jeszcze dogrywka 2 tygodnie później. To będzie, tak Przemek, tak? Wiesz, ja ci dobrze życzę, ale to nie musi być tak łatwo. Szykuj się. Kochani, to czym my się teraz zajmujemy i czym chcielibyśmy się dalej zajmować, będzie przedmiotem naszych pewnie wielu jeszcze opowieści, które będziecie widzieli na wszystkich kanałach naszej komunikacji. Będziemy jeszcze dużo robili i to Paulina pewnie o tym powie w najbliższych dniach i tygodniach dla realnej zmiany sytuacji prosumentów w Polsce. Będziemy dużo robili przy negocjowaniu choćby Krajowego Planu Odbudowy, żeby doprowadzić do tego, żeby nie było tego podatku od aut spalinowych, który jest zapisany w Krajowym Planie Odbudowy i który ma zacząć obowiązywać, czy miałby zacząć obowiązywać od ostatniego kwartału tego roku. Uważamy, że trzeba budować elektromobilność w Polsce i nie ma innej drogi. I że potrzebujemy zielonego transportu i zielonej energii w tym transporcie, ale nie można ludzi do tego zmuszać kijem. Trzeba spróbować budować system zachęt, który ich w tym wesprze. A więc teraz nasze ministry nad tym pracują, żeby ten podatek, żeby tak przenegocjować KPO przy tych zmianach, które dzisiaj są, żeby ten podatek się nie uaktywnił, tylko żebyśmy znaleźli inne metody wspierania elektromobilności. Ja sam, jak wiecie, robię teraz dużo i będę robił jeszcze więcej w obszarze choćby, na który też się umówiliśmy, powrotu Kościoła i państwa na swoje miejsca. Zleciłem w tym tygodniu pierwszą taką przekrojową kontrolę przepływów finansowych pomiędzy państwem a związkami wyznaniowymi, szczególnie Kościołem katolickim. Jeżeli cały czas chodzimy i mówimy, słuchajcie, nie mamy jasności co do tego, ile pieniędzy rzeczywiście poszło na te wszystkie rzeczy związane z ojcem Tadeuszem Rydzykiem, to może się wreszcie tego dowiedzmy. To może wreszcie wyślijmy tam NIK i niech to sprawdzi, ile milionów publicznych pieniędzy z publicznych funduszy, z fundacji zasilanych przez Skarb Państwa, poszło na propagandę partyjną, poszło na budowanie imperium medialnego kogoś, kto miał wspierać obóz władzy, a nie na realne rzeczy, które służą ludziom. Bo są w Polsce rzeczy, które służą ludziom, również te, które robi Kościół, i nie powinno być żadnej wątpliwości co do tego, że powinny być wspierane. Tak usłyszałem ten głos, który siostry z Broniszewic opublikowały wczoraj na Facebooku. Jest tutaj nasza pani wojewoda Agata Sobczyk. Bardzo się cieszę, Agata, że jesteś. Będziemy mieli okazję o tym jeszcze porozmawiać. Zrobię wszystko, co mogę, prosząc Agatę o pomoc, prosząc moich kolegów z rządu o pomoc, żeby zidentyfikować źródło tego problemu i sprawić, żeby takie instytucje, jak ten wspaniały dom w Broniszewicach prowadzony przez dominikanki, nigdy nie musiały się obawiać o to, że państwo im zabierze jakieś pieniądze. Takim instytucjom państwo powinno pieniądze dawać, a nie odbierać. Bo one troszczą się o najsłabszych spośród nas i robią to w taki sposób, a trochę się na tym znam i je też trochę znam, o którym wiem, że jest absolutnie modelowy. To jest właśnie trzecia droga. Żadnego zacietrzewienia ideologicznego, żadnego ganiania jakichś wymyślonych albo realnych wrogów. Pragmatyzm. Jest problem? To nazwijmy, gdzie on jest. Czy jest on w Toruniu, czy w Broniszewicach? W Toruniu jest, ale w Broniszewicach go nie ma. Więc trzeba teraz zrobić tak, żeby w Toruniu problem rozwiązać i żeby Broniszewice nie musiały martwić się o swoją przyszłość. Ja nie mogę wszystkiego jako marszałek Sejmu, ale to, co będę mógł próbować zrobić, to na pewno zrobię, bo mówię, wiem, z kim mam do czynienia. Chcę wam na koniec powiedzieć, żebyście zawsze, przez te 3 tygodnie, ale i później, chodzili z podniesioną głową. Żebyście mieli poczucie, że macie prawo robić to, co robicie. Że każdy, kto będzie wam mówił, ale nie macie prawa, ale rozbijacie, ale niszczycie jedność, ale... Przypomnijcie mu, gdzie byliśmy 3 tygodnie przed wyborami 15 października. Przypomnijcie, jakie były sondaże i jakie były nastroje. 9-10% dla trzeciej drogi? 7? Dzisiaj mamy 13-14.
To jest naprawdę olbrzymi znak nadziei dla Polski i dla polskich samorządów, które mam nadzieję, korzystając z tego, że jest wreszcie w Polsce mądry rząd, będzie kwitł, bo będzie traktowany tak, jak powinien być traktowany. I będzie miał wreszcie rząd, który się nie wtrążala we wszystkie rzeczy, które robi samorząd, bo zrobiłby to lepiej i partia by zrobiła, tylko wreszcie zacznie robić rzeczy tak, żeby samorząd wspierać w rozwiązywaniu problemów, które on najlepiej sam potrafi rozwiązać. Chodźcie te przez te 3 tygodnie z podniesioną głową. Chodźcie dumni, że jesteście częścią środowiska, które już zrobiło mnóstwo dobrych rzeczy w Polsce. Chodźcie z podniesioną głową, wiedząc, że jesteście gwarantami wolności wyboru w nadchodzących wyborach, że przynosicie ludziom wolność wyboru, że ją im zwracacie, dajecie po bardzo długich latach w zasadzie zmieniających się monopartyjnych systemów. Naprawdę zróbcie wszystko, co się da, żeby nasz wynik, wynik trzeciej drogi był jak najlepszy. Nie dla was, bo jak będzie dla was dobry, to będzie dobry dla ludzi. To ludzie się z tego ucieszą i będą mieli uśmiechniętych, uśmiechnięte, prawdziwych społeczników w tych miejscach, w których powinni zasiadać. Słuchajcie, my naprawdę robimy tę robotę. Pamiętacie, jak krzyczeliśmy, zrobimy tę robotę? Robimy tę robotę. Podskazałem wam dzisiaj całą furę dowodów na to, że tę robotę robimy. Nie jesteśmy gołosłowni. Powiedzieliśmy Kościół i państwo na swoje miejsca? Robimy? Robimy. Powiedzieliśmy pokolenie, nie kadencja? Powiedzieliśmy i robimy. Robimy? A kto mówił dość kłótni do przodu? Myśmy to mówili. I co? I dokładnie tak myślimy. Dokładnie tak się dzisiaj zachowujemy. Pamiętajcie o tym starym haśle, o którym ja wielokrotnie wam już je też przedstawiałem, i zastanówcie się, na którym etapie nasz ruch i wy osobiście dzisiaj jesteście. Najpierw cię ignorują, później się z ciebie śmieją, później z tobą walczą, później wygrywasz. Chyba każdy z was i każda z was już wie, jak bardzo pracuje to dzisiaj we wszystkich nas. Kochani, za chwilę 100 dni rządu. Mam nadzieję, że za chwilę wspaniały wynik tej całej waszej drużyny. Tu już zostały wymienione te wszystkie wspaniałe osoby. Nie wszystkie zostały wymienione. Daria Lubońska wygląda trochę jak Przemek Plewiński z tą tabliczką. Rozumiem, że Przemek wydelegował koleżankę tutaj do przodu. Córka Natalii Łałęszki-Łukomskiej już zasnęła, albo nie, bajki ogląda. A co jest? Co jest grane? Psi Patrol, oczywiście. U Eli teraz numer 1, Psi Patrol, więc przechodzimy od Coco Melona przez Psi Patrol do Barbie, której trzeba było zakazać. Tak, aha, już to zostało ustalone, tak? U mnie teraz, u naszej dwulatki jest kluczowe sformułowanie, jesteś bezczelem. Więc słyszę to bardzo wiele razy dziennie. Niektóre postaci z bajek też oczywiście są bezczelami, ale to dobrze, że ona jest w tym świecie, w którym też chcieliśmy być. Pamiętamy też, że w Psim Patrolu była bardzo fajna pani burmistrz, chyba wszyscy ją pamiętacie, oraz zły burmistrz Hamdinger, prawda? Chciałoby się powiedzieć, bądźcie jak pani burmistrz, nigdy nie bądźcie jak Hamdinger. I z tym hasłem na pewno też będziecie w stanie zbudować... Znaczy, rodzic zrozumie, jak z tym hasłem pójdziecie, tak? Pani burmistrz, Hamdinger nie. W ogóle to... Mogę się zatrudnić jako kreatywny w waszych kampaniach, jakbyście mieli jeszcze jakieś wolne moce. Jest Eskan, wspaniały kandydat na prezydenta Kalisza. Kandydatki Magda, Agnieszka były już wymieniane. Znowu Przemysław Plewiński, tym razem z tej strony. Lidia Tyl, Marzena Morrison, Ada Szałata, ale jest też Dobre Krola. To jest, polecam tego Alegrowicza. Wspaniały działacz, człowiek, z którym od początku idziemy tą drogą, żółtą drogą 2050. Człowiek, który zrobił dla bliźnich, dla innych, dla potrzebujących tyle, że po prostu absolutne szapoba, że tak powiem po poznańsku. Dobrek, mam nadzieję, że zostaniesz radnym. Bardzo ci tego życzę. Jesteś gość. Naprawdę wielki szacunek dla tego, co robiłeś. Takich ludzi właśnie trzeba w samorządzie, nie miejcie wątpliwości. Jest Adam Dworaczyk, jest Łukasz Kapustka, jest Adam Szabelski, jest Krzysztof Janczewski, Piotr Patalas, znana postać, też weteran naszych walk, Sebastian Bryła, Tomasz Wojtyk już był wspomniany, ale jeszcze raz wspomnimy, Wojciech Firyl był wspomniany, ale jeszcze raz wspomnimy, Anna Dudzińska i Łukasz Dębski, ale przecież jeszcze mnóstwo was i Natalia oczywiście, Małyszka-Łukomska, która będzie jak pani burmistrz, chociaż akurat będzie radną, a nie jak Hamdinger, o czym już pamiętamy. Wspaniali ludzie, wspaniała drużyna. Poprzyjcie ich i wesprzyjcie we wszystkich tych wysiłkach, które teraz będą podejmować. Kochani, przed nami bardzo turbulentny, gorący czas. Emocje przedwyborcze sięgają zenitu, a za chwilę pewnie jeszcze odpalają. Zachowajmy w tym wszyscy spokój. Zachowajmy w tym spokój i róbmy swoje.
Zobaczycie, że to przyniesie efekt. Cała ta praca i cały ten wysiłek nie pójdzie na marne. Uwierzcie w siebie. Uwierzcie w Polskę 2050. Uwierzcie w trzecią drogę. Uwierzcie w koalicję 15 października. Uwierzcie w Polskę. Bardzo was o to proszę. I z tą wiarą pójdźcie do ludzi. I zobaczycie, że obudzicie w nich te nadzieje, które jeszcze może w nich jest za mało. Ta nadzieja poniesie nas przez najbliższe lata. Te lata będą kluczowe dla Polski. Te lata będą kluczowe dla naszego bezpieczeństwa i dla naszej przyszłości. Musimy bardzo odpowiedzialnie budować teraz w Polsce wspólnotę. Z kim to mamy zrobić, jak nie z wami? Dziękuję wam serdecznie. Dziękujemy bardzo. Marszałek Sejmu Szymon Hołownia. Trzecia droga. Trzecia droga. Dziękuję. Trzecia droga. Trzecia droga. Trzecia droga. Trzecia droga. Dominika, ciebie wymieniłem, czy nie? Nie! Nie wymieniłem Dominiki Buczkowskiej. Za to spotka mnie na pewno sroga kara, więc teraz to nadrabiam. Dominika Buczkowska! Wielkie brawa! Brawa dla niej. Nasza kandydatka z Górnika. Szanowni państwo, teraz przejdziemy do momentu, na który wszyscy czekamy, bo będą pytania. Pytania będą z sali i teraz kilka minut technicznych. Z tamtej strony będzie Ola, która podejdzie z mikrofonem i tam prosimy ustawiać się w kolejkę. Ja ustawię się dla ludzi, którzy siedzą z tej strony i ja również można, i tutaj również można zadawać pytania. Ola nie gryzie, ja tylko czasem. Na scenę zapraszamy na nowo pana marszałka oraz pana kandydata na prezydenta Poznania, Przemysława Plewińskiego. Zapraszamy o ustawianie się. Bardzo prosimy, Ola, masz już ekipę? Masz już jakiegoś delikwenta do pytania? Ja już mam drobną kolejeczkę, więc zapraszam państwa tutaj. Ale się wszyscy przestraszyli, poszli do tej, co nie gryzie. Proszę tylko o krótkie przedstawienie się, skąd jesteście. No i bardzo krótkie pytania, tak żeby wszyscy mieli czas i możliwość zadać to pytanie. Tak więc, nazywam się Arek Juraszek, jestem mieszkańcem Poznania, pochodzę z Łazarza. Z racji, że jest to Poznańska Arena jest obiektem znajdującym się w tym moim firtlu, chciałbym się dopytać, jakie ma pan plany dla tego obiektu? Firtlu? Zakładam, że jest to pytanie do mnie. Tak? Powiem tak, zacznijmy od tego, że Poznaniowi brakuje hali widowiskowej. Ale co to firtel jest? Powiedz najpierw człowiekowi. A, firtel. Firtel to jest obszar, rejon. A, rejon, dobra, okej. Okay. Tak, tak. Przyjąłem. Tak, tutaj się taki mieszkaniowy rejon. O. Aha, czyli to po, na przykład po naszemu osiedle, ale nie. Nie? Dzielnica, sąsiedztwo? Coś bardziej dzielnica, coś mniejszego niż dzielnica, większego niż osiedle, fyrtel. Rozumiem, dobra. Tak, tak. Po prostu fyrtel. Może eskalować. Wiadomo. Dobra, co do areny. Plan jest taki. Poznaniowi brakuje hali widowiskowo-sportowej, przez co wszyscy chociażby jeżdżą na imprezy jakiekolwiek, jeżdżą do Gdańska, jeżdżą do Gliwic, jeżdżą do Łodzi, którą mi wypominano. I teraz wspomnę tak. Arena ze względu na swój kształt, na swój charakter, to, że jest bardzo charakterystyczna dla Poznania, musi zostać. Tak? W takim kształcie, w jakim jest, zewnętrznym, ten kształt musi zostać. Co z nią zrobić wewnętrznie? Tutaj na pewno zwrócimy się do ekspertów o to, żeby to określili, jaki musi być nakład tych remontów zrobiony na tę arenę. Wiemy, że jest to duża kwota. Tylko ja cały czas przypomnę w kontekście wykorzystania samej areny. Pamiętacie, że to były nie tylko mecze, tam były nie tylko koncerty, ale arena dla Łazarza była istotna dlatego chociażby, że były tam targi. Ja pamiętam, jak chodziłem z mamą, która tu siedzi, nie wiem, na targi z kamielin, na oglądanie jakichś pokazów zwierzątek. Kiedyś i tak dalej. Ludzie nas będą oglądać na targach z kamielin. Tak, z kamielin. Expo przed biegiem się odbywało. Arenę trzeba przywrócić. Czy w wariancie typowo widowiskowym, czy też zrobić wariant tylko sportowy? To oczywiście po dużej analizie finansowej, zapoznaniu się z projektami, które były stworzone. Tak, ale moim zdaniem arena, kształt, który jest areny, który jest istotny dla Łazarza, musi zostać. Z projektu, który był przedkładany, dla mnie istotnym jest to, żeby zachować w Parku Kasprowicza te drzewa, które według planu ma być wycięte około 200. My się na to kompletnie nie zgadzamy. Drzewa trzeba zachować. Taki jest wstępny plan na arenę. I taka jest odpowiedź. To teraz ja. Proszę. Dzień dobry. Tatiana Pożarska, mieszkanka Poznania. Chciałabym zadać pytanie, jeśli pan marszałek pozwoli, do pana prezydenta. Oczywiście, ja jestem tylko tu supportem. Chciałabym się spytać, dlaczego pan, a nie Jacek Jaśkowiak? No bo wiadomo, że gra będzie prosta, albo pan, albo on. Po pierwsze jestem przystojniejszy. I skromniejszy. Znaczy, i uważam, że niestety dla Poznania
Pan Jaśkowiak się już kompletnie wypalił. Już niestety on zapomniał, czym jest miasto, czym są potrzeby ludzi. Ja mam tę przyjemność, że mam dwójkę małych dzieci, które odprowadzam do przedszkola, do szkoły, wożę ich na zajęcia. Dobrze wiecie, że już to chociażby rzutuje na postrzeganie miasta. Prowadzę w Poznaniu działalność gospodarczą, jeżdżę do centrum, jeżdżę komunikacją publiczną. Korzystam z tego wszystkiego, gdzie w momencie obecnym wiemy, że na przykład pan Jaśkowiak niekoniecznie wie, co się w mieście dzieje. I wydaje mi się, że Poznaniowi potrzebna jest osoba, która będzie słowna, bo wiemy też o wielu obietnicach, które nie zostały dotrzymane, chociażby związane z dwukadencyjnością pana Jaśkowiaka, który mówił, że tylko dwie kadencje się umawia i nigdy nie będzie ich więcej, teraz startuje w tych wyborach. I mamy konkretny pomysł na miasto, chcemy wyjść do tych mieszkańców, chcemy być z mieszkańcami, bo sami tymi mieszkańcami jesteśmy, nie jesteśmy odseparowani. Ja, ludzie, z którymi chcę iść, nie jesteśmy odseparowani. Chociażby dlatego uważam, że będę lepszym prezydentem Poznania niż pan Jaśkowiak. A co zmienisz na Świętym Marcinie? Na Świętym Marcinie, a tu już mamy fajne, tu już mamy bardzo ciekawe analizy z jedną z naszych członkiń, sympatyczek, która jest doktorem związaną z zielenią, która jest architektką, która zaplanowała cały program już modernizacji zieleni, chociażby przez odbrukowanie Świętego Marcina, tam gdzie się da, wprowadzenie więcej zieleni niskiej, jak to ona mówiła mi o stopniowości zieleni, która jest istotna, tych średniego stopnia, której chociażby brakuje. Ja ci powiem, że gdybym głosował w Poznaniu, to zagłosowałbym na tego, oczywiście wierzę, że to będziesz ty, kto zazieleni Święty Marcin, bo to jest miejsce, które jest dla Poznania emblematyczne, które no, powinno być absolutną wizytówką miasta od każdej strony. Tam się spotyka wasza historia z tym, co najbardziej nowoczesne w mieście. Stamtąd się idzie, tak? Od Koziołków chcąc przejść na dworzec, no to przecież wiadomo. Ja jestem naprawdę wielkim fanem tej ulicy. Wielokrotnie po niej miałem okazję spacerować i każdy, kto ją uratuje, w mojej ocenie zasługuje na głos choćby z tego powodu. Ratujmy Świętego Marcina, naprawdę. A raczej Święty Marcin. Święty Marcin, tak. Panie z drugiej strony. Proszę bardzo o następną osobę, proszę się przedstawić. Piotr Kaczmarek z tej strony. Jestem mieszkańcem Grodziska Wielkopolskiego. Szanowny panie marszałku, proces budowy domu jest na tą chwilę bardzo skomplikowany. Ustalenie warunków zabudowy jest w mojej ocenie bardzo skomplikowany proces. Bardzo martwię się o plany ogólne, czy w prawidłowy sposób będą za kilka lat przeprowadzone. Czy zrobicie coś w kierunku, żeby ułatwić budowę domów? Wie pan, to jest bardzo szczegółowe pytanie, nie dotykające bezpośrednio tego, czym się zajmuję. Natomiast oczywiście przekażę to naszym kolegom, którzy się tą tematyką zajmują. My jesteśmy pragmatykami i nie uważamy, że całkowite uwolnienie wszystkiego jest rozwiązaniem, bo w pewnym momencie zaczniemy mieć też bardzo substandardowe realizacje i pod względem jakościowym i ingerencji w krajobraz. Natomiast rzeczywiście powinno być tak, że ten proces od strony klienta, czyli pana, który chce dom budować, jest maksymalnie prosty, a samorządy wsparte są w tym, żeby to, co się da zrobić na oświadczenie, było robione na oświadczenie, a nie na zaświadczenie, żeby można było ten proces usprawnić. Oczywiście z planami to jest jeszcze osobna historia i te plany, no to też jest domena samorządów, znaczy niekiedy po prostu nie ma pieniędzy na to, żeby to ogarnąć tak, jak to powinno być ogarnięte. Natomiast będą też zmiany w prawie budowlanym robione teraz ze względu na obronność. One będą dotyczyły przede wszystkim budownictwa wielorodzinnego. To będzie też, no wiecie, o co chodzi, tak? To znaczy każdy budynek wielorodzinny będzie musiał mieć podpiwniczenie, garaże o parametrach schronienia, no nie schronu, ale schronienia. Będzie też mnóstwo pieniędzy na inwestycje samorządów w obronność, w budowę schronów dwufunkcyjnych, takich, które mogą służyć w czasie pokoju do jakiejś aktywności obywatelskiej, a w czasie jakiegoś kryzysu, takiego czy innego, robić za miejsca, w których będzie można się schronić, ocalić życie. Ale to już jakby jest wybieganie w przyszłość. Przyjmuję pana pytanie, porozmawiam z tymi, którzy u nas za ten sektor odpowiadają. Jeżeli pan by zechciał, to myślę, że to by było najbardziej operacyjnie sprawne, napisać bardzo konkretnie pańskie postulaty
i wysłać je albo do mnie, a ja już przekażę je komu trzeba, albo przekazać którejś z naszych posłanek lub posłów, którzy są na sali, tak, żeby mogli się tym zająć w ramach swojej poselskiej pracy. Konkretnie, co pan uważa, że należy odblokować, co należy zrobić i żebyśmy mogli zmierzyć się z tym pana doświadczeniem w prawie budowlanym? Ja w tej dziedzinie nie jestem ekspertem, nie będę udawał, że jestem. Szanowni Państwo, dziękujemy. Teraz przejdziemy na drugą stronę, tak żeby każdy miał możliwość zadawania pytań. Krótkie, pana marszałka, pana kandydata znamy długo i wiemy, że oni nie są fanami krótkich odpowiedzi, więc krótkie pytania. Wiem, jest Poznań, musimy się pilnować. Dariusz Szewczyk, przedsiębiorca z Poznania i mieszkaniec powiatu. Ja w zasadzie zadam takie dwa bardzo krótkie pytania. Przepraszam. Pierwsze to jest, mówił pan o kadencyjności, mówił pan o tym, że pan prezydent Jaśkowiak nie dotrzymuje słowa i startuje w kolejnej kadencji. Czy pan publicznie przyzna, przyrzecze, że po dwóch kadencjach pan odda stery Poznania innym osobom, żeby z całym zapałem przeszły do pracy? A drugie pytanie to jest pytanie, które jak słuchałem i mówił pan o tych pustych witrynach, to chciałem zapytać, czy pan też widzi Poznań za kilka i powiat poznański za te kilka lat bez dymiących kominów, bez tego, co nas truje dookoła? Odpowiadając na pierwsze pytanie, bo tutaj odpowiedź jest krótsza, oczywiście tylko dwie kadencje i to niezależnie od tego, że zmieniły się przepisy i mamy teraz maksymalnie dwukadencyjność. Nawet jakby one się zmieniły z powrotem, ja deklaruję dwie kadencje. Uważam, że potrzebny jest jednak po pewnym czasie świeży umysł, świeża osoba, która jest w stanie poprowadzić miasto dalej, kontynuując na przykład dobre myśli poprzednika. A co do dymiących kominów, tutaj mamy, pamiętajmy, że w Poznaniu jest prowadzonych parę projektów dotyczących walki ze smogiem, walki z tak zwanymi kopciuchami. Ja mogę powiedzieć tylko tyle, że miasto w pewien sposób, obecna władza namawia osoby do wymieniania pieców. Procedura jest dosyć skomplikowana. Kto przerabiał ten wie, że ona nie jest wychodząca do mieszkańca, jest raczej jednak dosyć trudna. Ale z drugiej strony chociażby w zasobach ZKZL-u na, o ile dobrze pamiętam, 2018 rok, w zasobach samego ZKZL-u, czyli miasta, było lokali, 6300 lokali, które miało kopciuchy. Miasto od 2018 wymieniło 1200? 1300, nie chcę mówić dokładnymi liczbami, ale około takiej kwoty. Więc na pewno jest chociażby to, że w ramach działania miasta kluczowym będzie to, co możemy sami zrobić i wymienić, czyli wymienić kopciuchy w zasobach ZKZL-u, to jest raz, a dwa, usprawnić programy dotyczące wymiany kopciuchów, plus oczywiście nasadzenia zielone. Apelujemy o sprawczość. No tutaj też pomoże nam KPO, pomoże nam KPO, bo tam jest dużo pieniędzy oznaczonych właśnie jako pieniądze na wymianę źródeł ciepła i myślę, że tutaj ten przepływ finansów do samorządów będzie transparentny. Ja wśród tych naszych sukcesów jeszcze tylko, bo teraz sobie właśnie przypomniałem o ostatnim sukcesie z ostatniego tygodnia, a propos transparentności. Wiecie, że mamy ministrę do spraw społeczeństwa obywatelskiego, wreszcie zdaje się uwolniła NIW, czyli Narodowy Instytut Wolności i wreszcie będzie to miejsce przeprowadzania transparentnych procedur przyznawania dotacji, przyznawania pieniędzy organizacjom pozarządowym. Długo żeśmy na to czekali, ale ten proces wreszcie ruszył. Bardzo się z tego osiągnięcia Agnieszki cieszę. I kolejne pytanie. Dzień dobry, nazywam się Maciej Kępiński z Pleszewa, studiuję w Poznaniu. Coraz więcej się mówi o luce emerytalnej i w związku też z kryzysem demograficznym. Mam pytanie do pana marszałka Szymona Hołowni. Czy byłby pan za wyrównaniem wieku emerytalnego lub czy ewentualnie poparłby pan projekt obywatelski z tym związany? Dziękuję. Ja uważam, że nie ma w tej chwili w Polsce przestrzeni do zmiany wieku emerytalnego. Jeżeli taka przestrzeń się pojawi, musiałaby być przedmiotem naprawdę szerokiej zgody społecznej. To jest jedna z takich rzeczy, które bardzo mocno nas dotykają, dlatego że całe życie pracujemy po to, żeby na emeryturze móc wspierać innych, godnie żyć, robić te rzeczy, które chcielibyśmy zrobić dla rodziny. Ja uważam, że takiej przestrzeni nie ma. Natomiast jest przestrzeń na pewno do tego, żeby w efektywny sposób rzeczywiście wydłużać czas pracy tych, którzy chcą pracować, poprzez systemy zachęt, które się dla nich stworzy. A więc korzystne zmiany podatkowe dla tych, którzy chcieliby kontynuować pracę po osiągnięciu wieku emerytalnego. Premiowanie ich za to, że nadal są na rynku, pracują, składkują, a jednocześnie budując swój kapitał emerytalny sprawiają, że będą mieli wyższe świadczenie. No bo to przecież o to tutaj chodzi. Nic mnie nie doprowadza do tak białej gorączki, kiedy słyszę, jak politycy okłamują ludzi w kwestii emerytur.
Ja już jako publicysta, później jako polityk, słyszałem te wszystkie opowieści o tym, jak to przejdziesz, mając lat 50 na emeryturę i będzie ci się żyło szczęśliwie, dobrze i dostatnio przez następnych 50, daj Boże, lat. Tak, byli tacy, którzy chcieli wprowadzać emerytury od, nie wiem, nawet faktycznie 50 któregoś roku życia, ale nie mówili, w jakiej wysokości będą te emerytury, które chcą wprowadzić. Bo ładnie się mówi, ładnie się opowiada, kiedy trzeba na wiecu coś obiecać, ale później kto będzie utrzymywał tych ludzi, którzy będą dostawali emerytury, które na nic nie będą im wystarczać i którzy uwierzyli takiemu nieodpowiedzialnemu politykowi. Natomiast ja jestem zwolennikiem budowy i mówiliśmy o tym wielokrotnie jako Polska 2050. Pokazywaliśmy też pomysły na to, co można by było konkretnie zrobić w obszarze choćby wypłacanych tych tak zwanych, znaczy utraconych powiedzmy 13 emerytur tym, którzy chcą dalej pracować, zmianą systemu opodatkowania ich. Natomiast to musi być przedmiotem uzgodnień koalicyjnych, no bo my sami nie jesteśmy w stanie tego oczywiście wprowadzić. Będziemy tu z partnerami rozmawiać. Ja uważam, że wieku emerytalnego w tej chwili w Polsce w takim horyzoncie, jaki widzę, politycznym, zmienić się nie da, natomiast da się zmienić podejście państwa do ludzi, którzy chcieliby dłużej pracować, dłużej składkować, mieć wyższe emerytury i dłużej być na rynku pracy. Oni powinni być przez państwo premiowani na każdym kroku za ich odważną decyzję. I kolejne pytanie. Szanowni państwo, ostatnie dwa, bo pan marszałek za moment ma brief prasowy. Ja mam pytanie do pana kandydata na prezydenta Poznania. Jak pan zamierza ożywić centrum miasta? Ożywienie centrum miasta to jest, tak jak mówiłem, pewne oczko w głowie teraz tej zmiany, która by nastąpiła, właśnie zlikwidowania tych tabliczek w centrum. I pomysł jest złożony. To jest tak, jak pan marszałek wspominał, to wszystko żyje razem, tak? To jest wszystko połączone. Z jednej strony transport, z drugiej strony najem lokali. Pomysł jest jeden. Zaczyna się po pierwsze od uruchomienia kwestii związanej z samymi lokalami należącymi do ZKZL-u. Tutaj myślimy o preferencyjnych czynszach dotyczących lokali, przy czym wiemy na przykład, bo sprawdzaliśmy to, że lokale, które były kiedyś w takim programie wynajmowane za złotówkę, problem z tymi lokalami wynajmowanymi przez ZKZL za złotówkę dla NGO-sów i tak dalej działa w ten sposób, że póki czynsz był za złotówkę, to te lokale były zajmowane. Jak kończył się okres preferencyjny i wchodziły czynsze rynkowe, to w tym momencie niestety lokale z powrotem były puste. U nas pomysł jest taki, od samego początku dajemy czynsz nie za złotówkę, tylko preferencyjny, dopasowany pod charakter danej działalności gospodarczej i na przykład umawiamy się, że po 3 latach zobaczymy, jak ta działalność działa, jak ona się kręci, w jaki sposób ściągnie mieszkańców. Tutaj chcielibyśmy z jednej strony te lokale na lokale usługowe, które by przyciągały mieszkańców, z drugiej strony dla chociażby preferencyjnie dla drobnych rzemieślników, którzy też przyciągają swoją fachowością mieszkańców. Ale jak przyciągnąć mieszkańców do centrum? Tutaj wchodzi w grę drugi pomysł, to jest tak zwany bilet centrum, nazywaliśmy go też biletem zero, czyli bilet komunikacji miejskiej dla mieszkańców Poznania płacących podatki w Poznaniu, który w obrębie ścisłego centrum miasta, który będzie się pokrywał jednocześnie z najdroższą strefą płatnego parkowania, żeby te osoby mogły poruszać się po centrum za darmo. Jest to świetny, sprowadzi to świetny sposób dojeżdżania ludzi do centrum, jednocześnie nie chcę wyrzucać samochodów z centrum, tylko tak jak pan marszałek mówił, dać ludziom alternatywę, nie jak robił poprzednia władza Poznania, że wszystkich gonimy kijem, zamykamy ulice, zamykamy parkingi i tak dalej. Nie, dajemy świetną alternatywę, żeby z tego skorzystać, jednocześnie przy pozostawieniu możliwości wjazdem samochodem do centrum, ale kto będzie widział po cenie, zestawi sobie cenę parkowania z ceną darmowego biletu, zakładam, że jednak to obracanie poznańskie złotówki spowoduje, że ludzie jednak wybiorą tę komunikację publiczną. To jest bardzo dobry pomysł. Wiem też, jakby cała ta logika dawania ludziom szansy na to, żeby sami dobrze wybrali, a nie stania nad nimi z batem nad głową i mówienia wybierz dobrze, ja wiem jak wybrać dobrze. Ja ćwiczyłem u siebie, mieszkam niedaleko rzeki, która była jednym z najbardziej zasyfionych miejsc, jakie odwiedzałem w życiu. Lato, grille przenośne, absolutnie wszystko tam było, pieluchy, no syf taki, że po prostu aż strach było wejść do lasu. No ale dobrze, nie ma ani jednego kosza na śmieci. Tak? No to zaczęliśmy od tego, że zacząłem przekonywać jeszcze wtedy poprzedni samorząd, słuchajcie, a może by kosze postawić tak, i dać ludziom szansę, żeby się dobrze zachowali. No kto się będzie chciał źle zachować, to i tak się źle zachowa, ale może jak ktoś zobaczy ten kosz i będzie jeszcze dziecko, które akurat w szkole miało dzień ziemi i powie, tato, gdzie ty to walisz w krzaki, może byś wrzucił to do kosza, to może ojciec tam się podrapie i powie, no dobra, no co ja będę przy bajtlu robił jakieś nie wiadomo jakie rzeczy. No więc postawione zostały te kosze, słuchajcie, nie wiem, od połowy do 2/3 mniej śmieci?
Ja wiem, że oczywiście można było wymagać od ludzi, żeby sobie jak przywieźli tego grilla czy coś tam, to zapakowali z powrotem do samochodu i wywieźli. No dobra, ale może dla niektórych za dużo. Więc trzeba było im pomóc stawiając te kosze i nagle się okazało, że można. Tak, postawili beczki, są tam worki, są jakieś tablice, które o tym informują. Ktoś chodzi, to zbiera. Wystarczyło dać ludziom szansę na to, żeby się dobrze zachowali, trochę im pomóc. Tak, więc ja jestem przekonany, że ludzie są dużo mądrzejsi, niż się politykom wydaje. Naprawdę. To nie tylko w tej dziedzinie, o której mówiłem paręnaście minut temu. Politykom się wydaje, że są kastą, która ma prawo decydować i wie lepiej, bo zostali wybrani i namaszczeni przez Państwową Komisję Wyborczą. Jest dokładnie odwrotnie. Ludzie są mądrzejsi niż politycy i ludzi trzeba słuchać, bo oni mają w sobie instynkt dobra, tylko trzeba pomóc im ten instynkt wyzwolić, a nie pielęgnować czy wpychać w złe wybory. W ogóle to jest super, że tutaj są głównie pytania do ciebie, bo to znaczy, że ludzie naprawdę przyszli tutaj spotkać się z przyszłym prezydentem Poznania w ważnych dla Poznania kwestiach, a nie oglądać jakieś importy z Warszawy i sadzonki, wiesz, które zostały tu przesadzone. Ja wspominałem, że tu mieszkałeś. To nie jest wymuszanie kolejnych pytań do mnie, żeście mieli jasność. To jest dowód na to, jak w Poznaniu, jak w Wielkopolsce szanuje się czas, pieniądze drugiego człowieka. To są wybory samorządowe, a nie na marszałka Sejmu. Tak, parlamentarne już były, więc przyszliście, że tak powiem, rozmawiać z samorządowcami, a nie z marszałkami, oni już są wybrani. I ostatnie pytanie, ciekawe. Dzień dobry, jestem Tymoteusz Kaczor i jestem z Nowego Tomyśla. Ja sobie pytanie do pana marszałka, gdyż nie jestem z Poznania akurat. Jednak wymęczyłem. Jednak tak. I mam pytanie o to, co pan kiedyś mówił o obniżeniu wieku wyborczego do lat 16. I czy byśmy mogli za chwilę sobie zrobić z panem zdjęciem? W sensie, czy bym mógł zrobić zdjęcie z panem? Są dwa fundamentalnie ważne pytania. Cieszę się, że je zadałeś. Na drugie odpowiedź brzmi tak, choć pewnie nie ze wszystkimi, bo nie zdążymy zrealizować całego programu tego dnia. Natomiast z tobą oczywiście, również dziękując ci za odwagę zadania pierwszego pytania, ja w tej sprawie zdania nie zmieniłem. Jeżeli tylko pojawi się taka możliwość, to będziemy o to jako Polska 2050 walczyć. Będzie prościej w kolejnych wyborach samorządowych, bo w samorządowych jest inna ordynacja. Natomiast w tych parlamentarnych to by trzeba było zmienić konstytucję. Ja uważam, że jeżeli pojawi się moment konstytucyjny tak zwany, to trzeba to zrobić, dlatego że to, co się dzisiaj dzieje, jest bardzo niesprawiedliwe. My mamy dzisiaj starzejące się społeczeństwo. Co to oznacza? To oznacza, że w kampanii wyborczej wszyscy mówią młodzież, młodzi, dla młodzieży, przyszłe pokolenia, młodzież to tamto, a głosują starzy. Znaczy, nawet gdy się obudzi to młode pokolenie i pójdzie do wyborów, bo to ono zrobiło te frekwencje 75% 15 października, to się stało dlatego, że poszli młodsi niż zwykle chodzą. Ale nadal jest tak, że w związku ze starzeniem się społeczeństwa w każdych kolejnych wyborach to ten odsetek starszych wyborców jest coraz większy, no bo społeczeństwo się starzeje. I starsi wybierają młodszym władzę, mimo że to młodsi będą dłużej żyli ze skutkami działań tej władzy. I to jest fundamentalnie niesprawiedliwe. Dlatego trzeba dzisiaj młodym wyrównać te szanse przez to, że wcześniej będą mieli, jak chce, kto to skorzystają, szansę wejść na rynek wyborczy i od 16 roku decyzje wyborcze podejmować. Bo jak ja już dawno będę wąchał kwiatki na jakichś Powązkach, Brudnie czy na białostockiej nekropolii od spodu, to wy nadal będziecie żyli ze skutkami moich głosowań. I to jest nie fair, że nie jesteście w tym uwzględniani. Cała ta w ogóle walka, która się dzisiaj w Polsce toczy, ja mam wrażenie, że my jesteśmy, wiecie, w takim to się po angielsku nazywa twilight zone. Taki moment, w którym już nie ma nocy, ale jeszcze nie wstał dzień. Taki przejściowy moment. Jakiś model polityki się kończy na naszych oczach, który był przez 20 czy 20 kilka lat. Jakiś się zaczyna, rodzi w bólach. Ja wierzę, że ten moment konfliktu, na którym był rozpięty przez te ostatnie 20 lat, kończy się i ustąpi miejsca współpracy. Ale to jest, kurde, nie tak. No nie tak powinno być. Że krajem, w którym wszyscy deklarujemy, że najbardziej zależy nam na tych najmłodszych, nadal średnia wieku klasy politycznej jest taka, że no, trzeba ją teraz obniżyć. Ja już nie mówię o 70-parolatkach, ale ja mówię też o tym, że słuchajcie, no my jesteśmy uważani na przykład z Trzaskowskim, no Kosiniak to młodszy jest, okej, okay, za tak zwanych młodych polityków. Przecież mamy koło 50-tki, tak? I to są młodzi politycy. Trzaskowski już 50 skończył, ja skończę za 2 lata. Kosiniak jest tam parę lat od nas młodszy. I to my jesteśmy młodzi politycy, wyobrażacie sobie. Więc tutaj naprawdę potrzebna jest pokoleniowa zmiana, a też miarą odpowiedzialności naszego pokolenia
będzie to, czy puścimy was przodem, czy pozwolimy w pewnym momencie, nie będziemy się kurczowo trzymać do 70, tak, tych stołków, tylko czy będzie taki moment, że powiemy, dobra, teraz wasza kolej, pałeczka w sztafecie, wy jedziecie, wasz świat, a my się będziemy zajmować innymi rzeczami. Mam nadzieję, że takiej odpowiedzialności klasie politycznej wystarczy i też to pytanie o tę dwukadencyjność, również w tym kluczu czytam. Ten świat idzie dzisiaj tak szybko, że naprawdę no nie możesz być mądry przez 5 kadencji. No nie da rady. No, świat się 17 razy obróci, a ty zostaniesz w tyle. Dziękujemy bardzo. A zdjęcie, no jaka? Właśnie, ja mam no, taką sugestię, że to Q&A idealnie zdjęcie. Można zakończyć zdjęciem. Niemożliwe. Musieliście nie było mnie, ja jestem zawsze w Sejmie. A, dobra. Musieliście się minąć. Dobra, ja zrobię, czekaj. Tylko tu wyglądamy trochę upiornie, wiesz, wyjdziemy w inne światło. O. Pani może zadać? A co? Szanowni Państwo, bardzo dziękujemy. Panie Marszałku, Panie Kandydacie. Dziękujemy. Dla przyjaciół Candy. Dziękuję. Bardzo dziękujemy. Dziękuję bardzo. Dziękuję wam wszystkim. Dziękuję za spotkanie, za świetną energię i za te nadzieje, z którą tu przyszliście. Obyśmy jej nie zawiedli. Dzięki. Znane wielkopolskie miasto Kwidzyn pozdrawia. Prabuty podobnie. Trzecia droga! Trzecia droga! Trzecia droga! Szanowni Państwo, to jeszcze jednak nie koniec. Jeszcze dwa zdania z naszej strony. Do wyborów pozostało nam dokładnie 23 dni. To czas ogromnej pracy wszystkich kandydatów trzeciej drogi. Spotkacie ich na ulicach naszych małych ojczyzn, gdzie walczą o lepsze jutro dla nas wszystkich i o to, aby wreszcie powróciła normalność. Szanowni Państwo, jestem przekonany, że dzień 7 kwietnia 2024 roku będzie dla nas takim samym powodem do dumy jak dzień 15 października 2023 roku. Na nowo udowodnimy po raz kolejny, jak ważna jest dla nas wolność i demokracja, sprawiedliwość i szacunek dla drugiego człowieka. Do lepszej samorządowej Polski pozostało już tak niewiele czasu. Do Dzięki. Zobaczenia na kampanijnych drogach. Była Dzięki. Z Państwem Aleksandra Garlińska i Mateusz Mucha. I mam informację, że robimy sobie fotę z panem marszałkiem. Wy Państwo robicie. Panie marszałku, z kandydatami jakby była szansa na foteczkę, choć już jest szansa na foteczkę prywatną. Pan kandydat na prezydenta także myślę, prawda? Przemo? Panie marszałku, zacznijmy, panie marszałku, zrobić zdjęcie zbiorcze. Zróbmy najpierw zdjęcie, bo będzie briefing.